Czy rakieta SLS to coś wspaniałego, coś, co zabierze nas w głębiny przestrzeni kosmicznej, czy może taki miś, którego trzeba już teraz zbudować, no bo powiedzieliśmy A, więc trzeba powiedzieć też i ostatnią literę. O tym porozmawiamy dzisiaj z Eweliną Zambrzycką-Kościelnicką z CBK PAN. Powiem ci szczerze, że jak mówię SLS, to równie dobrze mam wrażenie, mógłbym mówić o lotnisku w Radomiu, bo jakieś takie mam wewnętrzne przeczucie, że to jest taki miś, którego budujemy i właściwie nie do końca wiem, po co go budujemy. Znaczy, no wiadomo, jakby on musi już powstać, to już za daleko zaszło wszystko, tylko pytanie, czy ten miś potem faktycznie będzie użyteczny, czy zostanie takim pomnikiem czegoś, co udało się zrobić po raz drugi, bo nie oszukujmy się, ale robimy właściwie Apollo bis w tym momencie. Mam również analogiczne uczucia, wiesz, do twoich, bardzo, bardzo mieszane. Z jednej strony, no kurczę, widzę ogromną rakietę, prawie 100 metrów wysokości, niesamowita moc, w tym momencie żadna z dostępnych rakiet nie ma takiej mocy. Możliwość wyniesienia bodajże 130 ton na orbitę Leo i niespełna 30 na orbitę księżycową. I to mówię w tym momencie o blok 1, czyli o tej pierwszej wersji SLS-a. No wiesz, no to robi wrażenie, no i chce się tego, tak? Chce się zobaczyć ją w akcji. Z drugiej strony, z wielu stron docierają do mnie głosy, no to już jest przestarzała technologia, no robimy inne rzeczy, czy może nie my, no robią prywatni inwestorzy, robi Musk, robi coraz lepiej Rocket Lab. No dobra, ale tutaj się wtrąca od razu, bo właśnie taki argument często był podnoszony, że słuchajcie, ale słuchajcie, nie? Wiesz, że to jest tak, że Elon Musk ma swoje rakiety, spoko, to tak jakby Amerykanie mieli swoje rakiety, no ale to jest prywatna firma, nie? A rząd musi mieć coś swojego, ale to jest nieprawda. Rakiety generalnie są jak broń, są tak bardzo mocno obwarowane różnymi umowami, różnymi przykazami, nakazami i zakazami, że to nie jest tak, że taka firma może sobie nagle powiedzieć, my tutaj, prawda, dajemy wam taki gest i idziemy sobie z Chinami działać. Zwłaszcza, że duża część pieniędzy, które przepłynęły przez tę firmę, to pieniądze rządowe tak naprawdę, które na ten cel zostały wydane, żeby właśnie Ameryka miała te rakiety, więc ponownie ten miś tutaj wraca na tapet. No tak, ale musisz zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te pieniądze, o których wspominasz, gigantyczne pieniądze, ponieważ w tym momencie, o ile dobrze pamiętam, to cały SLS kosztował 4,1 miliarda dolarów. Straszne pieniądze, prawda? Pół łeba. Ale te pieniądze daje nie kto inny, tylko Kongres Stanów Zjednoczonych. A czego chce Kongres? Kongres chce mieć wielki sukces porównywalny z sukcesem Saturna V i z sukcesem całych misji Apollo, ponieważ cały Artemis, no bo to jest powtórka z rozrywki, tylko mówimy teraz, zrobimy to lepiej, zrobimy to już na stałe, nie tylko tak wpadniemy na ten księżyc, złapiemy sobie trochę skał, przywieziemy je do domu, tylko robimy tam bazę. Czyli tak naprawdę tutaj się kwestia rozbija o to, czego chce Kongres, bo ty czy ja, czy różni inni miłośnicy Space'u, czy nawet prywatne firmy mogą mieć swoją wizję, ale do momentu, do którego to Kongres przyznaje te pieniądze, no to niestety wszyscy skłaniamy się do tego, czego chcą oni. A oni chcą misia. I to się nic nie zmieniło tutaj w tej kwestii, mam wrażenie, nie? Niezależnie od tego, po której stronie oceanu jesteśmy. No dobra, tylko czy tego nie można naprawdę zrobić dobrze, porządnie, jakoś nie można było tego zrobić? No kurde, to jest naprawdę przy takiej ilości pieniędzy, no nie wiem, Musk pokazał, że można robić cuda z dużo mniejszym budżetem. Natomiast... No tak, ale zwróć uwagę na taką jedną rzecz. To jest coś, co ja co jakiś czas powtarzam, mówiąc o kosmosie, co wielu osób w to nie wierzy. My tak naprawdę, wszystkie osoby zaangażowane w space, tak, bo ty mi zarzucają, że ja mówię my. To jest jak gdyby takie moje określenie, wszyscy, którzy są w jakikolwiek sposób zaangażowani w temat. To, co jest wysyłane w kosmos, to jest technologia przestarzała. Wbrew temu, co nam się wydaje, co mówimy o tym, tak, space to jest to cutting edge technologies. My tam wysyłamy urządzenia, które już się sprawdziły i których technologia jest znana czasami od dekad. Ma to swój sens, ma to swój bardzo głęboki sens, ponieważ jeżeli to już się sprawdziło, mówimy o misjach, które kosztują miliardy, które są naprawdę bardzo drogie,
no to co byś wysłał? Czy byś w tym momencie wysłał coś testowego, coś, co mamy nadzieję, że się uda, ale nie wiadomo, czy się uda, czy wysyłasz coś, co wiesz, że już się sprawdziło ileś razy? Mhm. Falcon się sprawdził ileś razy. Myślę, że to jest dobry trop do tego, że jednak to też jest dobra droga, jaką obrało SpaceX w tym przypadku. Będę adwokatem diabła. Ja po prostu... Ja wszystko wiem, bo moglibyśmy zakończyć właściwie ten odcinek tutaj w tym momencie i powiedzieć, to jest polityka, to tak wygląda, to zawsze tak wyglądało i pewnie przez wiele set lat jeszcze będzie tak wyglądało i nic z tym nie zrobimy, nie? Ale no warto jakby przy okazji tego poszukać może jakichś plusów mimo wszystko, poszukać też tych alternatyw, zobaczyć jak to też wygląda właśnie u chociażby SpaceX, tak? No bo jakby SpaceX tutaj chce być też taką firmą prywatną, zaznaczam, która chce też międzyplanetarnych lotów, nie tylko na Księżyc, no bo jakby ten lądownik oczywiście tam w ramach programu Artemis budują, ale też Mars docelowo przecież. No tak, ale czy w tym momencie mamy pewność, że SpaceX byłby w stanie pokryć zapotrzebowanie NASA w założonych przez nich ramach czasowych? Bo ja tej pewności nie mam. Starship jeszcze nie jest funkcjonalny. Nie jest jeszcze w tym momencie rakietą, którą można używać do tego, aby zbudować stację kosmiczną, którą można w tym momencie wysłać astronautów na Księżyc. Tak? Jeżeli NASA chce zachować ten swój terminarz, a mówimy o tym, żeby pierwszy start z pustą jeszcze kapsułą z Orionem odbył się w tym roku, kolejny start w przyszłym roku już z załogą pierwszą, no a ponowne lądowanie na Księżycu 2024. No, wydaje mi się, że to jeszcze jest za wcześnie, aby tutaj położyć wszystko na szali i powiedzieć, niech to zrobi Starship. Z drugiej strony, wiesz, tym, co mi się na przykład podoba w SLS-ie, to jest wykorzystanie technologii, które już się sprawdziły. Ja o tym troszeczkę mówiłam. Bo wiesz, w momencie, kiedy został stworzony program wahadłowców, to on czerpał garściami z programu Apollo. To była taka ścieżka wytyczona, udało nam się, sprawdziliśmy, że da radę, tak troszeczkę to zmieniamy, dostosowujemy do nowych celów i się udało, niezależnie od dwóch katastrof promów, niezależnie od zakończenia programu wahadłowców, tego, że on był dużo droższy, aniżeli początkowo przewidywano, to jednak dzięki wahadłowcom udało się wysłać na orbitę teleskop Hubble'a, tak? Teleskop Hubble'a, który kochamy, który nam otworzył przestrzeń. Udało się zbudować międzynarodową stację kosmiczną. Udało się serwisować tego hubu. Ale wiesz, promy kosmiczne jednak mimo wszystko to był taki skok, nie? Mimo że wykorzystywały te technologie, które tam były już wcześniej opracowane, to jednak to był skok w porównaniu do tego, czym jest SLS w stosunku do Saturna V, nie? To jest... Nie uważasz, że no jednak prom kosmiczny z jego wielofunkcyjnością, z jego, już abstrahuję od tego, że to było ekonomicznie niezasadne, ale gdybyśmy mieli nieograniczone pieniądze, gdyby ekonomia działała w ten sposób, to moglibyśmy dalej takimi promami przecież śmigać w przestrzeń kosmiczną, dopracować te rzeczy, które tam nie działały. Ja ci powiem więcej, te promy, które zostały, one są cały czas utrzymywane w takim stanie, że w przypadku konieczności można je stosunkowo szybko wciąż wykorzystać. Więc to nie jest tak, że one już na pewno nigdy nie polecą, czy nie ma takich planów, aby poleciały, natomiast ta furtka jest otwarta. Mhm. Więc cały czas nie jest to coś, co już absolutnie odeszło do lamusa. No dobra, wiesz co, ja bardzo staram się znaleźć coś pozytywnego o SLS-ach. Ja się strasznie staram, ja jestem takim, wiesz, adwokatem diabła tutaj. Natomiast ja rozumiem tę ostrożność, no jakby to jest oczywiste tutaj, ale drepczemy gdzieś dookoła, czy ta ostrożność nie jest aż zbytnia. Bo rozumiesz, gdyby 4,5 miliarda przeznaczyć na SpaceX w tym momencie, to no, sama sobie wyobraź, zobacz, co zrobili z dużo mniejszym budżetem. No dobrze, no ale wiesz, sobie te 4,1 miliarda nie zostało przeznaczone w przeciągu ostatnich 2 czy 3 lat, tylko w tym momencie tak naprawdę mówimy o ponad 10 latach tworzenia SLS-a. No, to on był oczywiście z przerwami, bo początkowo miał być tym koniem pociągowym programu Constellation zostało zostało przerwane przez prezydenta Baracka Obamy. Później wrócił do tej idei w trochę inny sposób.
No, tych losów SLS-a było bardzo dużo. To ja tylko dokończę jeszcze tą myśl, bo tak wyprowadziłem to w tę stronę i już ci daję głos, bo wiem, że przepraszam cię serdecznie, że ci tak przerywam cały czas. Ale zobacz, to jest właśnie to, bo 10 lat temu nie wiedzieliśmy jeszcze, nikt nie wiedział, nie przypuszczał, że SpaceX osiągnie taki sukces, że oni dadzą radę odpalić to wszystko, nie? I to było takie... To było takie wyprowadzenie, że okej, my robimy to, okej, tam coś się tworzy, cholera wie, nikt nie wierzył, że to będzie działać, może nawet zadziała, ale to będzie jakieś takie, wiecie, fanaberia, jakaś awangarda, być może nikt z tego nie będzie korzystał. Nagle okazuje się, że mamy flotę Falconów, które latają, które wynoszą satelity, które wynoszą nie tylko satelity SpaceX, ale przecież i innych podmiotów. No ale kto mógłby wiedzieć, nie? Więc teraz jakby skoro to już zaszło tak daleko, trzeba to po prostu dokończyć i mam wrażenie, no tak, że to wygląda w ten sposób. Słuchaj, no kiedy mnie o to, kiedy odpowiadam na pytanie dotyczące SLS-a, podobne do twoich, tak, te pieniądze wielkie, że dlaczego, skoro SpaceX potrafi, dlaczego tutaj NASA idzie w dawną technologię, no ja mówię też o jednej rzeczy. No proszę państwa, gdyby w momencie, w którym jakakolwiek agencja rządowa wydaje 4,1 miliarda dolarów i w pewnym momencie mówi, nie, no dobra, słuchajcie, bo tamci robią to lepiej, więc my to odwołamy, więc te pieniądze zostają wrzucone w błoto, no to jest oskarżenie, to jest ława sądowa, tak, i oskarżenie o niegospodarność. Całkowicie zrozumiałe i musimy też na to w ten sposób patrzeć. A więc z drugiej strony, dlaczego NASA ma nie mieć własnej rakiety? Okej, no to będzie rakieta, nie oszukujmy się, przestarzała. Ale z drugiej strony, słuchaj, no tego typu rakiety wynosiły jednak tych astronautów na Księżyc i mamy... może nie tyle co pewność, no bo to jeszcze będzie teraz cały czas testowane, ale mamy ogromną szansę na to, że ponownie usadowienie sobie tak załogowego statku kosmicznego Oriona na szczycie potężnej rakiety prawdopodobnie doprowadzi do tego, że ci astronauci polecą w kierunku Księżyca i konsekwencje na tym Księżycu wylądują. Sam Orion, ja się tutaj pochwalę, nie wiem, czy to widać będzie. Tak, hamak miał. Zasłonił, ale jest, czekaj, zrobię na większym, jeszcze raz pokaż. O, właśnie, jest no emblemat. Jest emblemat, tak, misji Oriona. Tak, bo ja zawsze traktowałam troszeczkę Orion jako taką perłę w koronie NASA. Przez wiele, wiele lat wydawało się, że faktycznie to będzie dokładnie ten statek kosmiczny, który ponownie otworzy nam ten dalszy kosmos, bo mówiąc o Księżycu, trudno jest mówić o odległym kosmosie, ale dalszy niż bliska orbita ziemska. I powiem ci szczerze, że ja cały czas myślę o Orionie pozytywnie. W tym momencie wiemy, że jest to znacznie nowocześniejszy statek, aniżeli te kapsuły, które były umieszczane na szczytach Saturna 5. Jest większy, ma chyba o metr większą średnicę, no, co to też jest spowodowane oczywiście tym, że ma tam być 4 astronautów, a nie 3. To jest przede wszystkim kokpit taki, nie? Bo tutaj warto zaznaczyć od razu, bo też parę razy się spotkałem z takimi komentarzami, że no ale o czym my tu mówimy, że to jest kapsuła, znowu kapsuła, co to za statek kosmiczny, Natomiast do niego można dołączać różne moduły, to jest tak pomyślane, że można zrobić i pojazd, który poleci na Marsa, bo po prostu doczepia się z tyłu moduły i taka stacja kosmiczna de facto leci sobie po prostu na przykład właśnie w kierunku innej planety, natomiast sama kapsuła zostaje kokpitem po prostu pilotów, którzy tam sterują tym statkiem. No ale wiesz, też musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Statek kosmiczny to jest de facto każdy jeden przemieszczający się w kosmosie obiekt. Statkiem kosmicznym jest sonda wysyłana gdzieś, jest satelita, jest orbiter. To wszystko my określamy mianem statku kosmicznego, dlatego Orion też jest statkiem kosmicznym. Jak to, na ile jest to funkcjonalne? Moim zdaniem jest całkiem funkcjonalny. Jest, przede wszystkim ma jedną rzecz, która w porównaniu z innymi proponowanymi, tudzież już tworzonymi statkami załogowymi, go bardzo wyróżnia. Słuchaj, ma znacznie lepsze osłony przeciwko promieniowaniu kosmicznemu. My się bardzo martwimy wszyscy tym promieniowaniem kosmicznym, tak? Te testy na ISS-ie prowadzone, mówiące o skracaniu się telomerów, mówiące o reakcji organizmu na nieustanne promieniowanie kosmiczne, możliwości rozwinięcia się nowotworów, no to jest ogromny problem w rozwoju astronautek i lotów załogowych. Bo nie oszukujmy się, no po co jest wysyłać ludzi w odległą misję z tą świadomością, że przykładowo dolecą na tego Marsa, będą lecieć pół roku,
spędzał tam jakiś czas, ponownie będąc narażonym na degenerujące środowisko, no i nie wiadomo, co będzie dalej. No, jeżeli my chcemy zakładać jakiekolwiek kolonie, jeżeli chcemy coś robić w kosmosie, to musimy osłonić naszych astronautów przed promieniowaniem kosmicznym. I Orion ma być już tutaj takim pierwszym krokiem do tego, co jest bardzo cenne, ponieważ my chcemy na Księżyc wysyłać nie załogi po to, aby tam spędziły kilka dni, jak to było w przypadku misji Apollo, tylko na długie już misje, na misje kilkutygodniowe, docelowo, po to, aby stworzyć tam pierwszą stację orbitalną, krążącą wokół Księżyca, czyli te osoby muszą być możliwie bezpieczne. I to daje Orion i to należy naprawdę cenić i szanować, bo ja rozumiem, że chcielibyśmy, aby to wszystko było takie absolutnie nowoczesne. Jeżeli włączymy Netflixa, mamy dziesiątki filmów opowiadających o eksploracji kosmosu, co można zrobić, właśnie pokazujące te cutting edge, co się będzie działo i wydaje mi się, że oglądając to czasami mamy takie wrażenie, że to już de facto jest. Albo, że jest już na wyciągnięcie ręki i nie ma tego tylko i wyłącznie dlatego, że nam się nie chce sięgnąć. No nie do końca tak jest. Dlatego ponownie wykorzystanie tradycyjnej technologii, chociaż nie jest tak ekscytujące jak wysłanie Starshipa, no nie jest, ale ma w sobie coś realistycznego, coś wyrosłego jednak z dziesiątków lat pracy w tym kosmosie i świadomości ciągłości. I nawet jeżeli SLS, które za kilka dni ma mieć kolejną fazę mokrych testów i miejmy nadzieję, że tym razem je przejdzie, i jeżeli Orion wspólnie, tak, polecą na Księżyc, i nawet jeżeli miało być to ostatni raz, kiedy ona będzie użyta, jak gdyby do budowania tego programu, to wydaje mi się, że i tak było warto. Ponieważ NASA będzie miała swoją rakietę, a astronauci będą mieli świadomość, że podróżują tą bardzo niebezpieczną wycieczkę, tak, do pracy na innym ciele niebieskim, czymś, co jest po prostu stosunkowo bezpieczne i sprawdzone. No dobra, a wspominałaś o wet dress rehearsal, o tych właśnie testach mokrych, jak to nazwałaś. O co w tym chodzi właściwie? Skąd taka dziwna nazwa i co to za testy? Mam do ciebie serdeczną prośbę, nie tłumacz tego jako testy w mokrej sukience, bo zdarzyło mi się przeczytać coś takiego w jednym z polskich pism, że są to testy w mokrej sukience, więc jest to przetłumaczenie jeden do jednego. Ciekawe, ale jednak błędne. Słuchaj, są to testy na mokro. Testy na mokro stąd, że polegały one między innymi na tankowaniu paliwa do zbiorników. Paliwa kriogenicznego, czyli w bardzo niskiej temperaturze wodoru i tlenu. No i te testy musiały zostać przerwane. Były one w ubiegły weekend prowadzone, na początku kwietnia, początkowo w niedzielę 3 kwietnia miała zostać przeprowadzona próba odliczania, tak, gdzie na 10 sekund przed zakończeniem odliczania miało być wszystko wyłączone. No i było wiadomo, że jeżeli te testy pójdą pomyślnie, no to zostanie wyznaczony termin pierwszego lotu SLS-a z Orionem. No w tym momencie wiemy już, że te testy nie poszły pomyślnie. No i teraz ponownie. I wiesz, to też był taki jeden z powodów, dla których raptem się wszyscy rzucili na SLS-a. No jak to, byście go tyle budowali, no a testy poszły źle. No, ja chciałam przypomnieć, że testy są po to, żeby sprawdzić, co jest nie tak. I z mojego punktu widzenia fakt, że udało się wykryć coś, co jest nie tak, a w tym momencie chodziło o kwestię zaworów wyrównywania ciśnienia, nad czym jest w tym momencie cały czas prowadzone prace, to mi się wydaje, że jest fajnie, że udało się coś takiego wykryć. Zwróćmy uwagę, przykładowo mieliśmy ostatnio podobną serię testów związaną z teleskopem Webba. Co chwila otrzymywaliśmy informację, start jest znowu przesunięty o kilka dni i znowu, ponieważ znaleziono to, znaleziono tam. No wszyscy już ręce załamywali. Ja już sama miałam ogromne wątpliwości, bo kiedy zaczynałam liczyć, ile razy był odwołany start teleskopu Webba, to zgubiłam się tak w okolicach 20. Mieliśmy nawet koszulki na ten temat. Tak? No, ja już po 20 przestałam liczyć, stwierdziłam, dobra, wyślą, kiedy wyślą, on ma działać. No i wysłano, kiedy wysłano i on działa. Tak? Mamy fantastyczne zdjęcia, wczoraj sobie nawet oglądałam nowe zdjęcia z teleskopu Webba. Odkrywa nam świat na swój sposób.
I to jest jeszcze odnośnie SLS-a. Więc fakt, że im się udało znaleźć ten błąd, to jest bardzo dużo. Ja muszę ci jeszcze powiedzieć jedno, ponieważ my cały czas odnosiliśmy się tutaj do programu Apollo. Ja nie wiem, czy wiesz, ale jasne, SLS przypomina Saturna, wyjechał sobie z tego wielkiego wabu na gąsienicach, tak, stoi przy ogromnej wieży startowej, ale nic z tych rzeczy nie jest częścią programu Apollo. One wszystkie były zbudowane specjalnie na potrzeby SLS-a, również ta wieża startowa, również wszelkiego rodzaju wtryski, urządzenia. Każda jedna z tych rzeczy jest zbudowana od podstaw, jest dostosowana do SLS-a. Tam jest milion zaworów, z których któryś może nie trzymać. To jest po to, aby je przetestować, aby sprawdzić, czy wszystko działa. Jasne, że chcielibyśmy sytuacji analogicznej, nie wiem, do helikoptera marsjańskiego, że mamy sobie tutaj test, wszystko się udaje, tak? I mówimy, no super, brawo. Natomiast to, że znaleziono ten błąd, ja uważam to za pozytywne. Najbliższe testy mają rozpocząć się bodajże w czwartek lub w piątek w tym tygodniu. No i ja chcę wierzyć, że po tych testach dowiemy się, że SLS jest sprawny i można zacząć wyznaczać termin pierwszej misji. To jest dobre podsumowanie tego właśnie dyskursu na temat SLS i tego, na ile jest misiem, a na ile nie, że faktycznie nie o spektakularność tutaj chodzi w tym podboju kosmosu, bo podbija się go systematycznością i właśnie skutecznością, a nie tym, żeby fajerwerki były jak najjaśniejsze i jak najgłośniejsze. No, a z drugiej strony też trzeba to dobrze wyważyć, żeby nie stać w miejscu, nie kręcić się w kółko, tylko faktycznie zmierzać w tym kierunku, który gdzieś tam sobie obraliśmy.